Kongres Nowej Prawicy, proszę. Teraz proszę do na temat, są w na temat. Konrad Gadomski, Kongres Nowej Prawicy. Panie pośle, w zeszłym tygodniu w całej Polsce odbyły się takie akcje o nazwie Palpitacja, organizowane przez Kongres Nowej Prawicy. Pod urzędami skarbowymi w większych miastach Polski paliliśmy pity i i przekonywaliśmy Polaków, że podatek dochodowy jest zwykłym wymysłem socjalistów, dziwnym jakimś eksperymentem strasznym, który w dodatku się nie udał. I w ogóle, jak się okazuje, z wyliczeń ekonomistów wcale nie jest potrzebny. Bardzo prosimy o pytanie. Tymczasem tacy ludzie lewicy jak pan mówią, że podatek nie tylko jest potrzebny, ale należy go zwiększyć dla ludzi, którzy najwięcej pracują tak naprawdę, bo najwięcej zarabiają. I pytanie, czy uważa pan, że sprawiedliwym jest system, w którym ludzie, którzy nie pracują, dostają nagrodę w postaci zasiłku, ludzie, którzy nie pracują, bo nie muszą, są na tyle bogaci, nie płacą podatków, tymczasem ludzie, którzy ciężko harują wręcz, żeby zaoszczędzić parę złotych, są w Polsce karani podatkiem. Więc chcę panu... Proszę o krótką odpowiedź. No, ten program ile ma? 30 minut czy godzina 30? Zaraz się skończy. No nie. Pan narysował wizję, która... No serce mi rośnie, jak ja się dowiaduję, że cały świat jest socjalistyczny, bo wszędzie płacą personal income tax, to jest po prostu wzruszająca wizja. No niestety nie, tak nie jest, tylko socjalizmu jest trochę za mało, sprawiedliwości jest za mało. Najwięcej płacą ci, którzy najciężej pracują i najmniej zarabiają, proporcjonalnie. I tych ludzi trzeba, o tych ludzi szanować, a zasiłek, drogi panie, zapewniam, weźmie pan 100 osób i zapyta ich, czy wolisz pracować godnie i zarabiać rozsądne pieniądze, czy dostawać zasiłek, 99% odpowie tak, ja chcę po prostu pracy. Więc proszę pomyśleć o tych ludziach, którzy chcą pracować, a tej pracy nie mają. I zanim będziecie państwo, mi się podoba to, bardzo że... Bardzo dziękuję, panie pośle. No właśnie czas nam się skończy. Że składacie pity, tak? Jeden z liderów Europy Plus, dziękuję. Marek Siwiec.